Jeśli zapytałbym kogokolwiek z Was, czy popieracie wolność słowa, to podejrzewam, że jednogłośna odpowiedź brzmiałaby tak. Ale co w przypadku, kiedy postanowiłbym sobie zażartować z tematów, które dla kogoś mogą być bardzo ważne? Czy wtedy wolność słowa nadal obowiązuje, czy pojawiają się chęci cenzury? Cóż, pora się temu przyjrzeć. I ktoś przez chwilę mógł sobie pomyśleć, że w sumie po co o tym nagrywać? Temat już był wałkowany tyle razy, sprawa jest oczywista, można się rozejść. A co jeżeli powiem, że większość osób na świecie tak naprawdę nie jest za wolnością słowa? What? Bro, what are you talking about, man? Spokojnie, już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż każdy z nas ma temat, o którym e, trzeba wypowiadać się tylko i wyłącznie według głównej narracji. W przypadku Stanów Zjednoczonych jest to 11 września. W przypadku Niemiec e, jest to właśnie kwestia Trzeciej Rzeszy. Chodzi tu po prostu o to, żeby nie wyciągać pewnych rzeczy, które dla Powiedzmy danej społeczności, danej grupy, byłyby po prostu niewygodne bądź e, złe w odczuciach. Wtedy pojawia się w takich gagatkach chęć cenzury. I myślicie, że to się dzieje tylko na Zachodzie? No, nie do końca. U nas chociażby mamy taki smaczek jak artykuł 196 Kodeksu Karnego, czyli obrażanie uczuć religijnych. I tutaj jest problem, bo jeden będzie miał problem o to, że ktoś ze złączonymi rękoma nie przyszedł obok kościoła, a drugi będzie miał kompletnie wywalone na symulowanie kopulacji z posągiem Matki Boskiej. Dlatego prawo bazujące na subiektywnych uczuciach to podwalinę do cenzury dla tych, co stoją wyżej. Niestety. Jak już wspomniałem o wielkiej Hameryce, to mam tutaj dla Was pewną ciekawostkę. Czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych matematyka w coraz większej części rejonów jest uznawana za rasistowską. A wiecie dlaczego? Bo według skrajnej lewicy była rozwijana ona przez białych ludzi, więc w takim razie to jest rasizm. Pewnie nie jeden z was sobie teraz pomyślał. Ty pierdolisz Okazuje się jednak, że to wcale nie są puste słowa. Ale okej, okay, zostawmy na chwilę hamburgerykę i tej poprawność polityczną. O tym być może nagram inny materiał. W każdym razie, da się zauważyć taką ciekawą zależność. Otóż osoby, zwłaszcza te skrajnie lewicowe, mają taką narrację pod tytułem: że jeśli coś mi się nie podoba, nie powinno tego być. I niestety, zarówno w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w internecie, widać tego odgroma. i chciałem przedstawić wam kilka dosyć ciekawych przykładów. Pierwszy z nich odnosi się stricte do polityki, ponieważ dotyczy tu stricte prawicowego ugrupowania, jakim jest Konfederacja. Wielokrotnie dostawali bana w różnego rodzaju social mediach za rzekome sianie fake newsów. Gdzie, jak się później okazywało, tak naprawdę je dementują. O co konkretnie chodzi? Przede wszystkim były różnego rodzaju zgłoszenia odnośnie pewnych mm, nagrań, że niby pochodzą z jakiegoś tam kraju, chyba z Rumunii, zdaje się, a okazało się, że geneza powstała gdzie indziej. No i dostawali liczne ostrzeżenia, że to są niby fake newsy, gdzie ironicznie rzecz biorąc, oni te fake newsy właśnie dementowali. I okej, okay, można by powiedzieć, że nie do końca kto sobie zdawał sprawę, gdzie jest geneza tego, i być może Facebook wiedział lepiej. A co w przypadku danych z Ministerstwa Zdrowia, które były też przez nich publikowane i które też były zdejmowane za fake news? Hmm? Czy tutaj już można mówić o przypadku, czy to już było świadome działanie mające na celu uciszyć? Niestety, ale treści prawicowe już od jakiegoś czasu stanowią sól w oku, jeżeli chodzi o social media. Dlaczego? Ze względu na to, że teraz bardziej opłaca się poprawność polityczna, czyli właśnie skrajnie lewicowe ruchy, które tak naprawdę nie lubią tych prawicowych, więc to się troszeczkę zazębia, nie sądzicie? Obrazuje to dosyć dobrze sytuację z Donaldem Trumpem oraz social mediami jeszcze w czasach swojej prezydentury. Ale o co chodzi? Trump miał w zwyczaju wypowiadać się w taki sposób na różne tematy, które oczywiście środowiskom lewicowym się nie podobało. Taki pierwszy przykład, chociażby z ruchem Black Lives Matter i śmiercią George'a Floyda. On na Twitterze napisał, że nie pozwoli, by ta śmierć było hańbiona przez przestępców, którzy napadają na ludzi, ograbiają sklepy i tak dalej, tak dalej. A co zrobił Twitter? Zdjął mu to za uwaga, trzymajcie się teraz nawoływanie do przestępstw. O, kurwa, ja pierdolę. Myślicie, że to wszystko? Oj nie, nie. Pamiętacie może atak na Kapitol? A pamiętacie może jaka była reakcja Trumpa? On prosił ludzi, żeby tak naprawdę w spokoju się rozejść. A Twitter oczywiście przywalił łatkę tego, że on nawoływał do tego ataku. No i to już były podwaliny do tego, żeby go zbanować. Innymi słowy, zarzucili mu coś odwrotnego niż robił. Znowu? I skończyło się to tak naprawdę próbą uciszenia. Na moje to jest tylko i wyłącznie dlatego, że jest politykiem mocno prawicowym. I już kompletnie abstrahując od tego, czy się lubi Trumpa, czy się lubi Konfederację lub nie, czy się jest e, prawicowym, czy też nie, kiedy widzimy takie fikoły, no to już chyba przestaje się robić zabawnie, prawda? Jednak jak już wiadomo, za sprawą Ilona Maska na Twitterze zapowiadają się ponoć niemałe zmiany. Zastanawiam się tylko, czy osoby takie jak Donald Trump, które niesłusznie otrzymały bana na Twitterze, Facebooku i tak dalej, zostaną przywrócone. No co do Facebooka to bym nie liczył, bo Musk tam ma główno do gadania. Ale jeżeli kupił Twittera, a przynajmniej przymierza się do tego, to jestem ciekaw, czy podejmie się tak naprawdę próby odcenzurowania tych, którzy przez lewactwo zostali ocenzurowani. Ja szczerze mówiąc wątpię. Niemniej jednak, pożyjemy, zobaczymy. Drugi przykład jest o tyle ciekawy, że dotyczy on mnie osobiście, ale w tym celu trzeba cofnąć się jakieś dwa lata wstecz, kiedy zrobiłem sobie formę życia. Zjechałem ponad 20 kg, wyrobiłem się fajną sylwetkę itd. Tak tak Nie ma co wchodzić w szczegóły. Ale co jest istotne, postanowiłem sobie to uwiecznić, ponieważ byłem z tego naprawdę bardzo dumny. Więc wiadomo, wleciał post, dużo gadania właśnie o tej pracy i tak dalej, i tak dalej. No, nie ma co tu wchodzić w szczegóły. Jedyną istotnym szczegółem jest tak naprawdę wrzucenie pod to hashtag bodypositive. I to tyle. To tak naprawdę wystarczyło, żeby striggerować niektóre osoby, które wlazły w sekcję komentarza i zaczęły. Pluć jadem, że jak to ja, czyli biały, uprzywilejowany mężczyzna, mogę wiedzieć o samoakceptacji, że jestem rakiem i takie tam rzeczy. Do tego jeszcze masa zgłoszeń i niestety, ale post spadł mi w przeciągu chyba 4 albo 5 godzin, już nie pamiętam. W każdym razie spadł mi dosyć szybko. Ja w sumie nawet nie wiedziałem do końca dlaczego, więc postanowiłem wrzucić go jeszcze raz. Wiadomo, miałem uszykowaną już formatkę, i tak dalej. No i niestety, ale spektakl się powtórzył, tylko że dużo osób zaczęło mi też pisać podobne rzeczy w DM-ach. I jak myślicie, czym to skutkowało? Ponownie zgłoszenia, ale tym razem nie spadł mi sam post, tylko spadło mi całe konto. I jak patrzyłem tłumaczenie, no to wyszło, uwaga, nawoływanie do nienawiści. Pier o ile jakoś nie powinno dziwić to, że tak naprawdę Facebook, Twitter, YouTube na przestrzeni lat obrał tak naprawdę poprawną politycznie stronę mocy, to jednak pojawia się zagrożenie spoza internetu. Mam na myśli tutaj uczelnie. I takim ciekawym przykładem z dosyć niedawna jest tak naprawdę Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Który tak naprawdę odwołał zaproszenie do Sławomira Mencena na wykład dotyczący podatków czy też doradztwa podatkowego? I okej, okay, mogę zrozumieć, Mencena się darzy albo sympatią, albo antypatią dosyć dużą. Jednak już abstrahując od tego, kogo to dotyczy, to same te władze uczelni czy koła naukowego, już nieważne, kto tak naprawdę podjął tę decyzję, Mógł to naprawdę w bardzo piękny sposób rozegrać, a poszli po najprostszej i najbardziej żałosnej linii oporu. Przez co pokazali tylko, że warto tak naprawdę ten uniwersytet omijać szerokim łukiem. Ok, to zacznijmy od tego, że sam ten wykład dotyczył doradztwa podatkowego, czyli coś, w czym akurat Mencen się specjalizuje. Bez względu na to, czy się go lubi, czy nie, trzeba akurat przyznać, że w tym rozwija się dosyć prężnie. Więc w czym tak naprawdę tkwi problem? Cóż, problem tkwi w poglądach, które Mencen głosił między innymi na Twitterze, w różnego rodzaju wywiadach i tak dalej, i tak dalej. Chodziło po prostu o to, żeby nie wciągać Polski w tę wojnę, żeby nie przyszła ona do nas, żebyśmy nie mieli to, co podczas II wojny światowej, a do czegoś takiego mogłoby dojść, gdyby chociażby co, po niektórzy z naszego rządu się lekko zagalopowali i zaczęli sami wysyłać wojska na Ukrainę. I było po prostu takie coś głoszone. No ale teraz, z racji tego, że jest zbytnie zafiksowanie na wsparcie Ukraińców, to jest to odbierane oczywiście jako poglądy prorosyjskie. I to jest takie mo moje podejrzenie, że za to tak naprawdę miał odwołane zaproszenie. No cóż, najbardziej abstrakcyjną jednak um, częścią tego ogłoszenia jest to, że po pierwsze oni niby gadają, że są otwarci na różnorodność. Wiecie, hashtag cnota, virtual signaling, te sprawy, ale jednocześnie wspomnienie abstrahując już od treści wykładu. Czyli ich nie obchodzi to, że Mencen może mieć ogromną wartość dodaną dla tego wykładu, ale. Obchodzi ich to, że głosi takie a nie inne poglądy, czyli tutaj już jawnie pokazują, jakie mają intencje wobec tego człowieka. Chcą go uciszyć za to, że po prostu głosił takie ani inne poglądy, które przynajmniej moim zdaniem w tej części o tym, żeby nie wciągać Polski w wojnę, są akurat słuszne. I zanim ktoś powie, że ja jestem jakimś prawakiem, że altright, że prawdopodobnie lewaków bym uciszał na prawo i lewo, to pragnę nawiązać do pewnej sytuacji, w której brałem udział. Chodzi tutaj o przełom czerwca-lipca zeszłego roku, kiedy były zmiany wytycznych dla społeczności na Instagramie. Sprawa wyglądała tak, że w ustawieniach pojawiły się możliwość cenzurowania treści 18 plus 6. Yy, Zmniejszania ich widoczności. Ale przy takich zmianach zazwyczaj zmienia się też również zachowanie bota. I zmiana bota spowodowała to, że dużo profili feministycznych w Polsce to zdaje się były tak Kasia Koczułap, Maja Staśko, Martyna Kaczmarek, Kóirowy Feminizm, i prawdopodobnie jeszcze kilka innych by się znalazło, których teraz już nie pamiętam. Zarwały banę na co najmniej kilka dni. Oczywiście było o to wielkie poruszenie i tak dalej, i tak dalej. I co się wtedy stało? Zwolenniczki zwaliły to na hejterów, przeciwnicy cieszyli się jak małe dziecko na widok tukierka. a ja po prostu wyraziłem swoje oburzenie spowodowane tym, że dostały w ogóle bana, bo tak, ja osobiście uważałem, że dostały bana niesłusznie, mówiłem o tym otwarcie, i mówiłem też wprost, że według mnie mają prawo swobodnie się wypowiadać, mimo że te treści średnio mnie interesują, średnio do mnie trafiają i tak dalej. Czyli tak, kogoś nie lubię, ale uważam, że powinien wypowiadać się publicznie. Czy. I to w dodatku jeszcze osoby mocno lewicowe. Czy to dalej oznacza, że jestem prawakiem? Raczej nie. Niestety, jak można zauważyć, nie każdy ma takie podejście do wolności słowa, takie jak ja. Jednym z takich przykładów jest chociażby jeden studentów owego uniwersytetu, jakim jest pan Piotr Czerniejewski, który nad wyraz się cieszył z faktu, że ten wykład został odwołany. Jednak jak da się zauważyć, ten koleżka. Pała dosyć ogromną antypatią wobec Mencena i ludzi, którzy wokół niego się obracają. Ciekawe, czy ma to coś wspólnego z tym, że jest w zarządzie młodzieżówki Lewicy, która zbytnio też nie lubi Mencena oraz e, osób wokół niego. Nie wiem, choć się domyślam. Niestety, ale takich kwiatków, którzy cieszą się z cenzurowania każdego, kogo nie lubią, jest o wiele, wiele więcej. Jak chociażby ten delikwent. Ten kanał już jakiś czas temu wylądował na mojej osobistej czarnej liście. Ale nie tak naprawdę za poglądy, tylko za to w jaki sposób prowadzi <laughs> dyskusję. Czyli atakowanie chochołów, odpowiadanie na chochoły zamiast na rzeczywiste argumenty, oraz co jest istotne w tym materiale, jego skłonności do cenzury. I właśnie nawiązując do sytuacji z odwołaniem tego wykładu. Jego reakcja wyglądała mniej więcej tak. Czyli mamy tutaj kolejnego kwiatka, który ocenzurowałby każdego, kogo poglądy mu się akurat nie podobają. Wiecie, nie jestem otwarty na dyskusję, po prostu zakazuję to, co mi się osobiście nie podoba. I tutaj jest dosyć poważny problem, bo pomimo tego, że ten kanał to jest nisza, to ma jakieś takie swoje grono, dla którego stanowi swego rodzaju autorytet. Jednak w moim przekonaniu bardziej istotną kwestią jest to, że koleś każdemu, na kogo nie działają jego chochoły, w momencie kiedy nie jest w stanie odeprzeć argumentów, sprzedaje shadowbany, czyli sprawienie, że komentarze danego delikwenta nie są widoczne pod jego materiałami, czyli filmy, posty itd. Ja chociażby zerwałem takiego shadowbana, mimo że się zarzeka, że nikomu takowego nie dał. I tu pojawia się problem, gdyż zarówno profil Piotrusia Pana, jak i tego całego komentatorka odbierają osoby, które potrafią wierzyć im bezgranicznie. I sprowadzi się to do tego, że ci dwaj panowie, czy też raczej chłopcy, wychowają tak naprawdę pokolenie cenzorów, którzy nie będą otwarci na inne poglądy, jedynie na swój własny. Czyli nie będzie możliwości dyskusji, a jedynie wzajemne klepanie się po ramieniu. I nie zrozumcie mnie teraz źle. Ja nie mam nic przeciwko mm, osobom o innych poglądach, nie mam nic przeciwko temu, że ktoś sobie gada jakiejś rzeczy. Problem mam z tym, że ktoś chce uciszać dane osoby, bo mu się poglądy nie podobają. Oraz to z czym mam jeszcze problem, to takie publiczne czy nawet prywatne. Namawianie do krzywdzenia kogoś. I nie chodzi tutaj stricte o jakieś żarty z pogranicza czarnego humoru, ale takie jawne nawoływanie, na przykład do pobicia, tak jak w przypadku koncertu PAY, który coś tam się nie podobało i krzyknął do swoich fanów, wiecie co z nim zrobić. No i skończyło się to ciężkim pobiciem. Z tym osobiście mam problem i uważam, że czegoś takiego, nie powinno w ogóle być. Co do żartów, to ja jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem. Ja osobiście uważam, że żartować można ze wszystkiego, ale nie zawsze. I chodzi mi tu o sytuację na przykład, że podczas pogrzebu, no, raczej krzywo byśmy spojrzeli na kogoś, kto nagle mu się przywidział, żeby opowiedzieć żart o trupach, prawda? No, dosyć nie na miejscu. Natomiast inną sytuacją jest, kiedy chociażby nie wiem, siedzimy sobie w barze z jakimiś znajomymi, opowiadamy sobie żarty o grubasach, i z drugiego końca sali przychodzi jakiś spaślak i ma jakieś pretensje, że jak śmiem opowiadać żarty o grubasach. Nie? No to z czymś takim to już jest problem i to jest jego problem. Dlatego pamiętajcie, to w jaki sposób odbieracie dane rzeczy zależy tylko i wyłącznie od Was. A teraz kilka słów podsumowania. Jeżeli jest osoba, która uważa, że powinno się kogokolwiek uciszać, bo kogoś nie lubi, ma inne poglądy, czy wypowiada się na temat dla nas ważny, nie tak jak my byśmy tego oczekiwali, to dana osoba nie jest za wolnością słowa. Lub podejrzewam, że zwyczajnie jej nie rozumie, ale za to zrozumie, jak bardzo ważna ona jest, gdy jej zwyczajnie zabraknie. Gdy dostanie sam czy sama cenzurą w pysk, dopiero wtedy zrozumie jak bardzo istotne jest możliwość swobodnej wypowiedzi na każdy temat. I to by było na tyle, co dzisiaj przygotowałem. Jeśli materiał Ci się podobał, zostaw łapę w górę, w dół, Twoja decyzja, przemyśleniami podziel się w komentarzu. A ja się zbieram. Miłego wieczoru i bez odbioru.